Od jakiegoś czasu do porządku dziennego przyszły zakupy nieruchomości przez influencerów od mieszkania aż po całe domy. Niewątpliwie zarobki twórców, które idą w dziesiątki tysięcy, jeżeli nie setki tysięcy złotych, pozwalają na kupno domu za gotówkę w bardzo młodym wieku bez kredytu. Co jest nierealne dla osób, które dopiero w tym wieku często zaczynają swoją ścieżkę zawodową, lecz jest to fakt, który raczej dobrze świadczy o danym twórcy, bo zakup własnego lokum jest jedną z mądrzejszych inwestycji. I również w tym kierunku poszła Julia Żugaj oraz Shio. Para pochwaliła się zakupem domu. Nie podali oni dokładnie metrażu, jak i miejscowości, co niestety nie pozwala nam na dokładne określenie wartości nieruchomości. Lecz biorąc pod uwagę fakt, że będzie to dom wolno stojący pod Warszawą, cena za stan deweloperski może wahać się od 1 miliona do 2 milionów złotych. Do tego trzeba również doliczyć sam koszt wykończenia, który w tym przypadku również będzie spory, bo trzeba doliczyć aranżację terenu wokół domu i końcowo całość może wyjść nawet od 2 do 3 milionów złotych. Oficjalnie możemy przywitać Was już w naszym domu. Tyle szukania, tyle po prostu nerwów i w końcu stoimy już w naszym domu, także mega się jaram. Co prawda na razie to jest kilka cegieł, które widzicie w różnych kolorach, ale zobaczycie, jak to będzie wyglądać później, jak pokażemy Wam efekty zmian. Dokładnie, bo tą przygodę będziecie mogli przeżyć razem z nami. W sumie nawet się cieszę, że kupiliśmy go na tak jeszcze powiedzmy wczesnym etapie, bo mamy bardzo duży wpływ na to, co tutaj się będzie działo, jak to będzie powstawało. W pełni będziemy mogli go też spersonalizować pod nas. W materiale tym Julia wspominała o tym, że 3 miesiące szukali odpowiedniego domu, a ten pokazany na materiale również miał zostać sprzedany komuś innemu. Jednak końcowo udało im się to zakupić i zobaczymy, w jaki sposób para influencerów chce go wykończyć. Jeżeli jesteśmy przy temacie nieruchomości influencerów, to warto jest również wspomnieć o Piotrku Szelidze. Ten przez ostatni rok miał z pewnością trudny okres ze względu na aferę z żoną swojego trenera, ale znacznie więcej szczęścia ma on w nieruchomościach, bo zakup, którym się pochwalił, brzmi jak bardzo dobra inwestycja. To ile ty metrów chatę wynająłeś? 93 albo 96, nie pamiętam. W Warszawie 93 metry? 96. To ile cztery, ty płacisz za to? 4 pokoje mam. Ile płacisz? No kupiłem to za 1 200 000. No? No? Ja pier... Co? 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 Weź, tak sami macie miliony na kontach i pierdolcie głupoty. Ale to on dobrze kupił za taką, ale to w tak... Ale gdzie to jest? Jakie to jest? Bielany. Pod kątem okazyjności zakupu Piotrek znalazł bardzo dobrą ofertę, o ile to, czym się pochwalił, jest prawdą, bo wielokrotnie to, co on mówił, nie do końca pokrywało się z rzeczywistością. Patrząc na przykład Piotra Szeligi, jak i Julii Żugaj, trzeba mieć na uwadze, że YouTube, jak i social media w Polsce nie są tak bardzo rozwinięte jak za granicą. Co może nam mówić o tym, że w przyszłości polscy twórcy będą się chwalić znacznie bardziej okazałymi zakupami? Może nie zakupami, ale pierwszym tygodniem pracy jakiś czas temu pochwaliła się Paulina Hornik. Influencerka, po tym jak jej kariera nie rozwinęła się w odpowiednim kierunku, postanowiła pójść do pracy i wszystko byłoby w porządku, gdyby nie fakt tego, że na swoich profilach społecznościowych czyni z tego duże osiągnięcie, które to jest normalnym elementem życia większości dorosłych osób. Plusy i minusy chodzenia do pracy. Już od tygodnia regularnie pracuję w salonie kosmetycznym, także opowiem Wam, co wywnioskowałam. Pierwszym plusem jest organizacja czasu. Ze względu na to, że 8 godzin poświęcam na pracę w salonie, resztę dnia muszę sobie jakoś zagospodarować, żeby nie marnować tego czasu. Dlatego wieczorem planuję sobie dzień, co mam zrobić do konkretnej godziny i naprawdę tego czasu jest całkiem sporo. To jest miejsce, gdzie mam szansę rozwoju, mam szansę uczenia się nowych rzeczy i czuję, że jestem w stanie tam rozwinąć skrzydła bardziej. Jednak Paulina, pracując zaledwie tydzień, uważa, że ma na tyle doświadczenia i obycia z normalną pracą, że zaczęła doradzać swoim widzom, że ci mogą zmienić swoją pracę, jeżeli ta im się nie podoba. Bo żyjemy w czasach, gdzie jest bardzo dużo możliwości. Powiem Wam szczerze, że ja już totalnie nic nie rozumiem. Nagrałam sobie filmik, w którym opowiadam, jakie są według mnie plusy i minusy chodzenia do pracy, dlatego że opowiadam moim widzom o całym procesie powrotu do pracy z pracy zdalnej. I tak czytałam te komentarze i zrozumiałam, że bardzo, ale bardzo jest mi przykro, jak wiele osób pracuje w miejscach, których nienawidzi. Mam nadzieję, że kiedyś zrozumiecie, że macie wybór. Żyjemy w XXI wieku, gdzie dzieciaki potrafią sprzedawać rzeczy na Vinted i zarabiać na tym po 5-6 tysięcy miesięcznie na rękę, więc to, że wychodzicie do pracy po 12 godzin, 5 dni albo 6 dni w tygodniu, to nie jest wasz
wasz przymus. Naprawdę jest wiele sposobów na zarabianie w tych czasach. To nie jest coś nieosiągalnego. I wszystko byłoby w porządku, gdyby nie fakt, że ludzie są w różnych sytuacjach życiowych i tak jak w dużym mieście zapewne jest to możliwe, tak w małych miejscowościach, gdzie miejsc pracy jest o wiele mniej, znacznie cięższe. Niektórzy ludzie również nie mogą sobie pozwolić na ryzyko odejścia z pracy i nieznalezienie kolejnej, ponieważ ledwo łączą koniec z końcem. Tak więc rady, które przekazała Paulina, nie do końca pokrywają się z rzeczywistością, a wiele osób wręcz uważa, że była influencerka powinna zostać coachem. Po prostu każdy musi znaleźć coś, co lubi. Jeżeli wy przychodzicie do pracy i narzekacie, jak to nie jest ciężko, ale macie słabe życie, to zmieńcie to po prostu. Może ja jestem jakaś dziwna, ale dla mnie na przykład takie rzeczy są mega proste. Jeżeli gdzieś mi się nie podoba, to tam nie przychodzę. Jeżeli jestem w toksycznym związku, tylko kończę. Odrzucam wszystkie rzeczy, które mi nie służą i po prostu idę dalej, bo jeżeli wy stoicie w miejscu, gdzie jest wam niedobrze, to wasze życie nie będzie wyglądało wcale lepiej w tym samym miejscu, z tymi samymi ludźmi i w miejscu, które nie daje wam szczęścia. Co warto podkreślić, nie każda sytuacja jest czarno-biała, tak jak to przedstawia Paulina Hornik, a tym bardziej ciężko jest radzić innym ludziom, biorąc pod uwagę, że ta wróciła do pracy zaledwie tydzień temu. Oczywiście, tak jak wspomniała, pracowała już wcześniej dorywczo, jednak dorywcza praca znacznie różni się od takiej na dłuższą metę. Jeżeli jesteśmy przy temacie pracy, to ta często w świecie influencerów jest przedstawiana jako trudna, bądź nawet ważniejsza od pracy lekarzy, co jest oczywistym kłamstwem i stawia tych normalniejszych twórców w złym świetle. Oczywiście praca twórcy w internecie wyróżnia się na tle innych, ale po osiągnięciu sukcesu jest ona znacznie prostsza niż większość innych zawodów. I na ten problem gloryfikowania pracy influencera zwrócił uwagę Kuba Nowaczkiewicz. Siema, siema, przychodzę z apelem do influencerów, freaków i raperów. Od dłuższego czasu tak sobie wszystko obserwuję z boku. No i tak, jedna influencerka jakiś czas temu powiedziała, że życie influencera jest naprawdę trudne. Inna influencerka porównała pracę influ, czy malowanie się do pracy lekarza. Z kolei inna influencerka nagrywa, jak to jest w normalnej pracy. Już nie mówiąc o freakach, którzy w sumie to skupiają się głównie na trenowaniu i mówią, jakie życie freaka jest trudne. To ja was oświecę. Praca influencera nie jest trudna. Może momentami jest stresująca, ale porównywanie tego do jakiejkolwiek innej pracy, już nie mówiąc o pracach, w których na przykład ja pracowałem, jak mycie okna, rozwożenie, budowa, no nie jest to ten sam case i przestańcie naprawdę tak gadać, bo to cringe. W tej wypowiedzi wiele osób zgadza się z Kubą. Oczywiście są też tacy twórcy jak chociażby Patecki, który to musi wkładać ogrom w pracy w to, aby zapewnić taki content, jaki aktualnie robi. Lecz jest to zdecydowana mniejszość, a tworzenie contentu typu Q&A wymaga znacznie mniej pracy. Sporo pracy czeka z kolei projekt Teens, aby jakkolwiek zaistnieć w polskich social mediach. W poprzednich materiałach wspominaliśmy o tym, że będzie to prawdopodobnie coś na wzór Gen Z, które to generuje wręcz chore wyniki, ale jak historia pokazuje, nie każdy jest w stanie do tego dojść. Wspomniany projekt wrzucił na swój kanał pierwszą piosenkę, która to zazwyczaj jest pewnego rodzaju wstępem do tworzenia materiałów przez daną grupę twórców. I z niej możemy dowiedzieć się, kto wokół projektu będzie działał oraz kto w nim będzie. Pod względem zasięgów na YouTube na pewno najlepiej prezentuje się Gawronek, bo to właśnie go ludzie kojarzą z ostatniej walki na Fame MMA, gdzie pokazał się z dobrej strony. Jednak pod względem liczb niewiele odstaje druga influencerka, która to na swoim Instagramie również zebrała ponad 265 tysięcy obserwujących. Sama piosenka zebrała bardzo zły odbiór, ale jest to normalna sytuacja, podczas gdy hucznie zapowiadany projekt pojawia się w formie piosenki. Stosunek łapek w dół do łapek w górę wynosi blisko 80%, jednak najistotniejszy będzie content, jaki ta grupa będzie chciała zaoferować. Wiele osób podejrzewa, że to agencja, która była odpowiedzialna za agencję Teamu X, stoi również za tym projektem. Lecz na pierwszy rzut oka, przeglądając publicznie dostępny KRS, właścicielem jest pan Mikołaj Pańczyk, który dotychczas nie był zbyt mocno kojarzony ze światem influencerów. Tak więc cały projekt zapowiada się naprawdę ciekawie, bo wygląda na to, że stoi za nim ktoś inny niż agencja odpowiedzialna za Team X. Na przebitkach teledysku pojawił się również Arkadiusz Pan Pawłowski, jednak ciężko jest określić, jaki będzie jego udział w tym projekcie. Ten został skomentowany również przez Natsu, która porównała ten projekt do swojego. Jakiś tam influencerów to widziałam, że udostępniało Teen Z. Widzieliście? To będzie chyba taki projekt, coś na zasadzie właśnie Natsu World, ekipy, Team X, Gen Z. W ogóle jest śmieszne, że aż tak mocno nazwę podwalili od Gen Z, że Teen Z. To jest w sumie bardzo podobna nazwa. Prawie identyczna bym powiedziała nawet, ale ciekawa jestem. No, trochę ja tam o tym wiem, jakieś tam leaky słyszałam i mniej więcej wiem, co tam będzie. Nie będę nie w porządku i nie będę wam tutaj mówiła, bo to byłoby nie okej, ale no,
Tak. Całość zapowiada się naprawdę ciekawie. Zobaczymy, czy projekt ten w jakimś stopniu chociażby dogoni Gen Z, czy umrze on śmiercią naturalną, tak jak wiele takich projektów w ostatnim czasie. Z kolei w ostatnim czasie operator Buddy, czyli Przemek Czaja, pochwalił się dosyć sporym osiągnięciem, a mianowicie jako drugi po Frizie na polskim YouTubie zrealizował licencję na pilota helikoptera. Niewątpliwie umiejętność ta może się przydać podczas realizacji materiałów przy kanale Kamila, czy nawet potencjalnego transportu z punktu A do punktu B, a tak wyglądał cały tego proces. Witam Państwa bardzo serdecznie. Skoro mnie tu widzicie, to pewnie już domyślacie się, że jest wysoko i nie mylicie się. Słuchajcie, w ciągu ostatniego roku, poza oczywiście ciągłymi nagraniami i wyjazdami, które mieliśmy, udało mi spełnić się jedno ze swoich największych marzeń, czyli marzenie o zostaniu pilotem. Słuchajcie, to jest licencja, która upoważnia mnie do latania, uwaga, śmigłowcem. Zostałem pełnoprawnym pilotem śmigłowca i jakbym miał wam streścić ostatni rok, podczas którego tyle się działo, było tyle nagrań, wyjazdów, akcji, które robiliśmy, a ja cały czas gdzieś pomiędzy tym wszystkim robiłem licencję na śmigłowiec, która wymagała odsłuchania kilkuset godzin wykładów, wylatania 45 godzin ponad, zaliczenia 9 przedmiotów, więc naprawdę jestem z siebie mega zadowolony, że udało się to dowieść do końca, ale tak naprawdę to dopiero początek, bo słuchajcie, ja chcę do tej licencji zrobić jeszcze takie rozszerzenia, które na przykład pozwolą mi na loty w nocy, chcę zrobić type rating na inne modele śmigłowców, więc moja przygoda tak naprawdę dopiero się zaczyna. Ja się tym wszystkim strasznie jaram, no bo w końcu zrobiłem upgrade z drona na śmigłowiec. Można być prawie że pewnym, iż zrobienie tej licencji przez Przemka może być powiązane z tym, że Budda ostatnio pochwalił się zakupem helikoptera, a Przemek dzięki temu, że posiada licencję, będzie mógł czynnie brać udział w nagrywkach z takim sprzętem, co również podniesie content na kanale Kamila na wyższy poziom. Lub też istnieje prawdopodobieństwo, że Przemek zrobi to tylko i wyłącznie dla siebie. Ostatnio w realizowaniu kontentu spełnia się również Nathan Marcon, który na kanale Indygo podjął się tematyki podróżniczej i z mniejszymi, jak i większymi sukcesami widać pewną częstotliwość. Patrząc na wyniki filmów, najbardziej klikają się ten związany z aferami, ale to właśnie przez content podróżniczy Nathan trafił do szpitala. Jak informuje influencer, trafił on do szpitala w dosyć ciężkim stanie. Zamieścił on zdjęcie, na którym widać wysypkę na plecach spowodowaną prawdopodobnie jadem któregoś ze zwierząt, które próbował. Spróbujemy, jak smakuje żółw teraz. Dobra, jemy tego mutanta. Niestety nie otrzymaliśmy informacji, jak ta sprawa się rozwinęła i czy z Nathanem jest wszystko w porządku, ale różnego rodzaju uczulenia są powszechną sprawą, kiedy to wyjeżdżamy w egzotyczne miejsce, gdzie jest kompletnie inna flora bakteryjna, jak i higiena. Nathan niewątpliwie zdobył swoją popularność na Fagacie, a ta przez ostatni rok ma jeszcze gorszą opinię wśród ludzi niż dotychczas. Biorąc pod uwagę to, jak zachowało się podczas październikowej afery, teraz w internecie jest dosyć głośny konflikt pomiędzy nią a Oliwką Brazil. Dla kontekstu sytuacji warto dodać, że Fagata została wyrzucona z federacji Fame MMA. Jednak jak się okazuje, teraz powróci do Cloud MMA. Taką informację otrzymaliśmy na jej kanale nadawczym, gdzie wstawiła zdjęcie z Lexi, która to jest odpowiedzialna właśnie za tę federację. I dodała dopisek, że federacja chce tej walki, a walka miałaby się odbyć prawdopodobnie ze wspomnianą Oliwką Brazil. Niewątpliwie byłby to interesujący pojedynek influencerki, która zaczyna karierę w muzyce i zapomnianej już raperki, która powoli wraca do internetu. Natomiast wiele ludzi zwraca uwagę na to, że jest to stosunkowo szybki powrót po tym, jak została wyrzucona z innej federacji. A to pokazuje również, że ludzie mocno zapominają o tym, co działo się w październiku i żyją tym, co aktualnie dzieje się w sieci.